Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie, który poświęcony jest naszej aktualnej wystawie zatytułowanej Biedermeier. Proszę Państwa, to pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja tego tematu, chociaż sama nazwa brzmi dość obco. To Biedermeier był zjawiskiem nie tylko w sztuce, ale w kulturze, które składało się na bogatą panoramę pierwszej połowy wieku XIX, bogatą panoramę kultury polskiej. I nasza wystawa prezentuje właśnie Biedermeier jako pewne zjawisko, jego genezę, kontekst, ale również i kontekst właśnie dotyczący kultury polskiej. Na wystawie wita nas wyjątkowe dzieło, ów królik wśród kwiatów, który na talerzu pochodzącym z cesarskiej manufaktury porcelany w Wiedniu. Rzeczywiście dzieło najwyższej klasy, miniatura autorstwa Józefa Niga, jednego z najbardziej cenionych autorów tego typu prac. Chociaż niestety talerzyk jest pęknięty, to nie odbiera mu jego uroku, pewnej estetyki, która wprowadza nas właśnie w specyfikę Biedermeieru. Również w kontekst historyczny wieku XIX, ale również i w pewne dwuznaczności, które z czasami Biedermeieru się łączą, specyficzna atmosfera tej pracy mogą o tym świadczyć. Wystawa prezentuje ponad 400 obiektów, które zostały zebrane przez kuratorki wystawy, panie Annę Kozat i Agnieszkę Rosales-Rodriguez, które przez kilka lat przygotowywały tak obszerną wystawę, korzystając z pomocy wielu wybitnych specjalistów. Zazwyczaj na swoich wykładach korzystam z okazji, żeby pokazać jakiś kontekst, jakieś dodatkowe dzieła w czasie prezentacji, ale dzisiaj nie ma na to szansy. Materiał jest tak obszerny, że wszystko, co Państwo dzisiaj zobaczą tutaj, jest również do obejrzenia na naszej wystawie. Zacznijmy, proszę Państwa, może od samej nazwy. Nazwy oczywiście niemieckiej, bo to właśnie z krajami niemieckojęzycznymi Biedermeier nam się przede wszystkim kojarzy. Tam też ta nazwa powstała już w latach 50. XIX wieku, kiedy to na łamach monachijskiego pisma opublikowano, takiego satyrycznego, opublikowano utwory Weilanda Gottlieba Biedermeiera. Była to postać całkowicie fikcyjna, stworzona na potrzeby właśnie tej publikacji, tak prezentowana we wstępie. Skromny Biedermeier, któremu do ziemskiego szczęścia wystarcza jego mała izba, ciasny ogródek, niepozorna mieścina i skromny los pogardzanego nauczyciela wiejskiego. Tak miał się charakteryzować autor tych utworów poetyckich, a samo nazwisko, które stanie się nazwą stylu, Bieder, czyli poczciwy, a Meier, czy Meier, to oczywiście bardzo popularne w Niemczech nazwisko, taki troszkę nasz Kowalski. Ta publikacja miała rzeczywiście swój pierwowzór, dlatego że między innymi część z tych utworów była autorstwa Samuela Friedricha Sautera, który w rzeczywistości był takim wiejskim nauczycielem z Badeni. Ta publikacja miała w sobie jeszcze pewien odcień pozytywnego podejścia, była takim odwołaniem do synonimów dawnych, dobrych czasów.
Jednak w tym czasie już Biedermeier zaczyna odchodzić w przeszłość i zmienia się do niego podejście. Coraz bardziej społeczeństwo jest krytycznie oceniane, czego symbolem był ów wymyślony Biedermeier. I ta nazwa staje się takim synonimem oportunizmu, filisterstwa. To już będzie epoka nowa industrializacji i cywilizacji, która na czasy Biedermeierów wcześniejsze będzie właśnie patrzyła w sposób krytyczny, jako na epokę, która była epoką tradycyjną, konserwatywną. Jednak podejście do Biedermeieru zmieni się wraz z wiekiem XX. Wraz z pojawieniem się tendencji modernistycznych, tendencji idących w stronę uproszczenia, funkcjonalności, zaczęto już w XX wieku odkrywać w Biedermeierze zalążki tychże cech. I wtedy to właśnie nastąpi powrót do Biedermeieru, a także rehabilitacja tej tendencji w sztuce i w kulturze. Biedermeier przede wszystkim kojarzy nam się z wnętrzem. To jest taki synonim wnętrzem, które jest przytulne, które jest wnętrzem zazwyczaj mieszczańskim, bo to z tą klasą społeczną, jej rozwojem, wzrastającym znaczeniem w XIX wieku przede wszystkim, choć nie tylko, Biedermeier łączymy. Biedermeier ma też swoje korzenie w stylistyce klasycyzmu, po którym można powiedzieć dość płynnie się pojawia. I to przede wszystkim właśnie we wnętrzach i szczególnie w meblarstwie jest to pojęcie, które, kryterium, które jest stosunkowo jasne, czytelne. I tutaj mamy przykład właśnie takiego stolika do robótek, gdzie widać te tendencje jeszcze klasycyzujące z taką lirą, motywem właśnie z inspiracji antycznych zaczerpniętym, ale również pewną prostotę, która będzie charakteryzowała meble, ale nie tylko biedermajerowskie. W odniesieniu do innych dziedzin sztuk, które są bardzo licznie, w bardzo bogatym wyborze prezentowane na naszej wystawie, pojawia się pytanie właśnie o kryterium. Co można zaliczyć do Biedermeieru, a co już się w tym pojęciu nie mieści. Tu pokazuję Państwu obraz Aleksandra Kokulara, który przedstawia właśnie to jest wnętrze salonu artysty, który właśnie przedstawia takie intymne, spokojne wnętrze, gdzie między innymi na ścianach w domu artysty wisi wielki, klasycystyczny obraz Edyp i Antygona, dlatego że Aleksander Kokular nie kojarzy nam się z Biedermeierem. To autor właśnie wywodzący się z klasycyzmu, a więc zupełnie innej stylistyki, wielkich tematów mitologicznych, tak jak ten widoczny tutaj obraz. Ale to z kolei dzieło, ten niewielki widok tego salonu pasowałby nam do kryteriów Biedermeieru. Ustalmy jeszcze ramy czasowe, które oczywiście też są dyskutowane przez specjalistów. Jednak można powiedzieć, że Biedermeier swój pełny rozwój rozpoczyna po okresie napoleońskim. Biedermeier będzie wyrazem poszukiwania pewnej stabilności, spokoju po tym okresie, który był bardzo gwałtowny, bardzo dramatyczny w dziejach Europy. Wojny napoleońskie kończą się kongresem wiedeńskim. Sam Wiedeń bardzo zyskuje na tym wydarzeniu. Na kongres zjeżdża się elita Europy, arystokracja i Wiedeń
zaczyna być jednym z czołowych miast Europy i to tutaj będzie się właśnie Biedermeier najlepiej rozwijał, obok krajów niemieckich, Berlina i innych miast, z których będzie promieniował również do Polski. Tutaj pojawia się pewna dwuznaczna sytuacja. Z jednej strony mówimy o krajach, które były zaborcami, ale były też sąsiadami, a więc trudno się dziwić, że moda, stylistyka Biedermeieru będzie przenikać właśnie na ziemię polskie. Tu pokazuję widok Wilna i Biedermeier zyska sobie swoje miejsce w panoramie kultury polskiej. Dość specyficznej oczywiście, mającej też swój szczególny charakter z racji chociażby sytuacji politycznej, walki Polaków w czasie wojen napoleońskich, właśnie stosunku do zaborców, a więc patriotyzm będzie odgrywał szczególną rolę w kulturze polskiej. Między innymi pamiątki po wielkich bohaterach, szerzący się kult chociażby Tadeusza Kościuszki czy księcia Józefa Poniatowskiego, który, jak Państwo widzą, tutaj trafia właśnie na filiżankę, a to z kolei zbliża nas właśnie do estetyki, specyfiki Biedermeieru, tego spokojnego, przytulnego wnętrza, o którym wcześniej mówiłem. W Polsce po Kongresie Wiedeńskim, który ustali na wiele, wiele lat sytuację polityczną w Europie, w Polsce niewiele się zmienia. Polska nadal jest podzielona, ale w Królestwie Polskim następuje kilka lat pewnego ocieplenia. Tutaj obraz, który przedstawia wystawy sztuk pięknych w Warszawie. Takie wystawy odbywały się, kilka takich wystaw w latach 20. Były one możliwe dzięki temu, że działała właśnie Szkoła Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie, na którego powstanie zezwolił car. To taki wyjątkowy obraz w historii polskiego malarstwa, mający swoje znaczenie dokumentacyjne. Tutaj pojawiają się właśnie słynni, ówcześni, ważni polscy malarze, jak Antoni Brodowski, Antoni Blank, czy właśnie Aleksander Kokular i również prawdopodobnie Marcin Zaleski, którego pracę na wystawie oglądamy. Ale w większości ci artyści nie kojarzą nam się ze stylistyką Biedermeieru, bo tak jak mówiłem, w przypadku malarstwa te granice, te kryteria są mniej ostre. Ten moment odwilży w Królestwie Polskim dość szybko się kończy. Przypieczętowuje ten koniec powstanie listopadowe, gdzie wszelkie swobody, po którym wszelkie swobody zostają cofnięte. A historia Biedermeieru nie tylko na ziemiach polskich, to koniec tej historii to rok 1848, a więc wystąpienia nie tylko na ziemiach polskich, tak jak tutaj ten pogrzeb ofiar w okolicach Krakowa, ale też i na innych ziemiach, innych krajach europejskich, gdzie dochodzą do głosu ruchy społeczne i właśnie niepokoje związane ze zmianami sytuacji społecznej. Oczywiście są tacy, którzy widzą koniec Biedermeieru nawet później, nawet jeszcze w latach 60., bo jest to kwestia dosyć płynna. I proszę Państwa, powróćmy do tego wnętrza właśnie, w którym tutaj pojawia się rodzina.
Rodzina, która zaczyna być postrzegana jako właśnie taka podstawowa komórka społeczeństwa obywatelskiego i to z nią związane wartości będą dominować w Biedermajerze. W tym czasie dość wyraźnie pojawia się podział na sferę oficjalną, życia oficjalnego, gdzie oczywiście dominuje mężczyzna i życie prywatne, właśnie domowe, gdzie w zaciszu tego domowego życia królują kobiety. Pojawiają się nam tutaj również dzieci, o których jeszcze będziemy mówić, bo ten wątek to został bardzo na wystawie wyeksponowany. A na tym obrazie, który zresztą został sprowadzony z kolonii, z Muzeum Warlaw Richard, widzimy nie tylko szczęśliwą rodzinę, ale również widzimy artystę. A więc pytanie o rolę sztuki. Na ziemiach polskich, wracając do tych motywów patriotycznych, ta rola była inaczej postrzegana. Tutaj chociażby w tym autoportrecie Jana Kantego Maszkowskiego, takim sygnałem zaangażowania w sprawy narodowe jest jego nakrycie głowy. Ale jak wiemy, pierwsza połowa XIX wieku nie przyniesie nam jeszcze szczególnego zaangażowania w kwestie narodowe w malarstwie. Wtedy dominuje poezja, dominuje twórczość wielkich wieszczów narodowych, która to wpisuje się w ramy romantyzmu, który przecież trwa równolegle właśnie z Biedermajerem. I jeszcze jeden polski przykład pokazujący takiego kolekcjonera sztuki, wybierającego jedną z ozdób, które można byłoby ustawić na jakimś stoliku czy konsoli. W takiej stylistyce klasycyzującej, a obok ten starszy mężczyzna, no, wyraźnie niezadowolony z takiego wyboru estetycznego, być może właśnie jakiś powstaniec, który by bardziej widział zaangażowanie patriotyczne. Jednak Biedermajer zazwyczaj unika tego typu tematyki. Biedermajer czasem bywa nazywany udomowionym romantyzmem. Obce mu są jakieś wielkie uniesienia, wielkie emocje, bo tak jak mówiłem, Biedermajer to poszukiwanie spokoju i stabilizacji. Ale również właśnie nieunikanie charakterystycznych dla wieku XIX odniesień historycznych. I tutaj następny niewielki obrazek, bo to też bardzo charakterystyczne, że wiele obrazów, które możemy włączyć do nurtu Biedermajerowskiego, które by po prostu też bardzo dobrze wyglądały w takich wnętrzach. To są stosunkowo niewielkie dzieła. Tutaj zresztą też grupa dzieci, która się przygląda takiej klasycyzującej rzeźbie, a właściwie tutaj pupce tego jakiegoś amorka, to obraz, który wyraźnie nawiązuje do stylistyki malarstwa holenderskiego XVII wieku, które to malarstwo w tym czasie było też odkrywane. I takie odniesienia historyczne. W sztuce Biedermajeru, tak jak ogólnie w sztuce XIX wieku, spotykamy dosyć często. Tutaj znowu dziecko, ale wystylizowane w tym portrecie na taki bardzo poważny wizerunek, odwołujący się właśnie do tradycji portretu reprezentacyjnego, portretu barokowego. W dużej części malarstwo Biedermajeru to portrety. Portrety dosyć schematyczne, stosunkowo proste w swojej kompozycji, w elementach, które tutaj się pojawiają i to, co szczególnie charakterystyczne, to taki element, właściwie można powiedzieć, realizmu, takiej chęci
przedstawienia jak najlepszego fizjonomii, dosłowności nie tylko rysów twarzy, ale również i stroju jego elementów. I ów realizm dostrzegamy również czasami w pracach znowu artystów, których niekoniecznie z Biedermajerem łączymy. Józef Zimler, malarz historyczny, świetny portrecista, ale właśnie w tym portrecie jego ojca ta specyfika Biedermajerowska można uznać, że się pojawia. Na wystawie warto też zwrócić uwagę na ten rysunek portretowy autorstwa Moritza von Schwinta, bardzo ciekawego malarza niemieckiego pierwszej połowy XIX wieku, i ten rysunek jest na naszej wystawie też takim sygnałem do zastanowienia się, do pytania, na ile w ramy Biedermajeru, jego malarstwa, można włączyć właśnie artystów, którzy wywodzili się z tradycji Bractwa Nazareńczyków, bractwa stworzonego na początku wieku XIX, ale którego wpływy trwały jeszcze w sztuce niemieckiej w głąb wieku XIX, i Moritz von Schwind jest tego przykładem. Na naszej wystawie jednak mogą też Państwo zobaczyć prace, obrazy malarzy, którzy uchodzą za tych najbardziej typowych, za tych najlepszych malarzy Biedermajeru. Do nich na pewno należy Ferdinand Georg Waldmüller, czołowy malarz Wiednia pierwszej połowy XIX wieku, którego stylistyka obrazów doskonale wpisuje się właśnie w kryteria Biedermajeru. Tu raz jeszcze widzimy dzieci w takim braterskim uścisku, takie elementy pewnego sentymentalizmu, wyrażania uczuć, uczuć właśnie braterskich, rodzinnych, to również wpisuje nam się w tę formułę. I niezwykle ciekawy obraz Waldmüllera, który też doskonale oddaje specyfikę, ale też pewną powagę Biedermajeru. To scena adopcji, a więc biedna matka zmuszona jest do oddania swojego dziecka ze względów ekonomicznych, które witane jest tutaj z otwartymi dosłownie ramionami. Proszę też spojrzeć na tło, na to, co pojawia się we wnętrzu, liczne bibeloty i pewną atmosferę tego obrazu. Z Biedermajerem łączone jest również twórczość Karla Spitzwega, niezwykle ciekawego malarza niemieckiego, który właściwie w dużej części częściowo był właśnie samoukiem, w którego twórczości zresztą odnajdujemy taki element pewnej satyry czy lekkiego przymrużenia oka. Bardzo chętnie przedstawia w swoich obrazach właśnie mieszkańców tych wnętrz, takich panów w cylindrach, których już widzieliśmy, przedstawicieli właśnie owej klasy mieszczańskiej. W zbiorach polskich znajduje się trochę inny obraz Karla Spitzwega. Taka scena, nokturn, bardzo nastrojowy, który z kolei odnosi nas właśnie do sztuki romantycznej, bo tak jak powiedziałem, równolegle z Biedermajerem trwa w kulturze romantyzm i pewne cechy są wspólne. Biedermajer jednak jest bardziej nastrojowy, spokojny, melancholijny, tak jak w tym obrazie. To jeden z najcenniejszych obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, jeśli chodzi o sztukę europejską XIX wieku, Georg Friedrich Kersting. Bliski przyjaciel Kaspara Dawida Friedricha, wielkiego pejzażysty romantycznego niemieckiego, w którego obrazach właśnie natura była pełna pasji i dramatyzmu. Tu widzimy zupełnie inną scenę. Natura też się pojawia, ale pojawia się ona w tych doniczkach za oknem. Ta natura jest tutaj ujarzmiona i też udomowiona. Mamy tutaj postać
szyjącej kobiety, hawciarki. To zresztą taka czynność, która wspaniale się również wpisuje właśnie we wnętrza biedermajerowskie. Jest bardzo typowa dla pań, kobiet tego czasu, bo wymaga właśnie dokładności, precyzji, a to są te cechy, które są wymagane od kobiety, która zajmuje się domem. Widzą Państwo we wnętrzu, które właśnie też jest wnętrzem biedermajerowskim, dość proste meble i specyficzną kolorystykę. I tutaj zaczynamy doszukiwać się pewnych elementów, które w przypadku biedermajeru już zwiastują w pełni takie cechy, które moglibyśmy powiedzieć nowoczesne, wręcz współczesne. No, któż z nas by się powstydził we współczesnym wnętrzu takiego zestawienia kolorystycznego, ta właściwie różowa kanapa i zielona ściana. Jednak na tej ścianie pojawia się między innymi reprodukcja obrazu Rafaela, który nadal jest tym najbardziej uznanym malarzem, jeśli chodzi o dawnych mistrzów, bo te właśnie klasycyzujące wartości nadal w sztuce XIX wieku trwają. Pojawia się też również instrument muzyczny, które to muzykowanie również wpisze się nam w taką specyfikę życia domowego. I proszę Państwa, jeszcze jedna scena taka z wnętrzem domowa, doskonale tutaj nie mamy wątpliwości, że można by to było przyporządkować właśnie pojęciu biedermajeru. Tutaj z kolei praca Ludwiga Augusta Mosta. To malarz, który działał w Szczecinie. I też jak najbardziej jego twórczość właśnie w tym kontekście biedermajeru możemy widzieć. Ten konkretny obraz, który gości na naszej wystawie, nie tak dawno trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, bo 3 lata temu został zakupiony na aukcji w Berlinie. Muzeum Szczecińskie uznaje, że aby kontynuować właśnie tradycję, pamięć o artystach działających w tym mieście i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie zebrało pieniądze, aby ten obraz dopełnił kolekcję obrazów Mosta w Szczecinie. I proszę Państwa, nie odjeżdżamy daleko od Berlina, bo to tutaj kształciła się Henryka Beyer, która oczywiście powróci do Polski, zresztą założy swoją własną szkołę artystyczną. Trzeba pamiętać, że w owym czasie kobiety nie mogły studiować w akademiach sztuk pięknych. Kobiety jeszcze cały czas na początku wieku XIX dość rzadko profesjonalnie zajmują się malarstwem, a przedstawienia kwiatów są bardzo typowym tematem, który właśnie łączony jest z kobietami artystkami. Tutaj zresztą wraca nam motyw odniesień do malarstwa dawnego i konkretnie właśnie malarstwa holenderskiego, flamandzkiego, na którym Henryka Beyer się wzorowała. Podobna jest sytuacja w przypadku tej martwej natury, która również bardzo dobrze by dopełniła wnętrze biedermajerowskie. Ten element takiej iluzyjności, takiego doskonałości, można powiedzieć, rzemieślniczej, wykonania tutaj, dopracowania tych szczegółów, to jest to, co się w owym czasie podobało i mogło zachwycić takiego mieszczańskiego odbiorcy, który równie chętnie by widział na ścianie swojego domu na przykład pejzaże, które jeszcze
korzystają z tradycji, tak jak tutaj weduty właściwie jeszcze XVIII-wiecznej, ale w których to pejzażach może się też pojawić motyw bardziej kojarzący się nam właśnie z romantyzmem, taka ruina dawnego zamku, jednak też przedstawiona z taką pieczołowitością, dbałością o szczegóły. Zresztą przy tej okazji warto też wspomnieć, że właśnie w tym czasie, no, można powiedzieć, że rodzi się taka współczesna turystyka. Z jednej strony są to wycieczki lokalne, gdzie taka lokalna ojczyzna jest eksplorowana, a więc ta szczęśliwa rodzina wychodzi ze swojego zacisza domowego, aby no, zwiedzać, poznawać, relaksować się w pobliżu, ale też i może wyjechać dalej do uzdrowiska, w góry. To również nabiera coraz, to zjawisko nabiera coraz szerszego wyrazu. I widzą Państwo portrety, martwe natury, pejzaże uzupełnione o sceny rodzajowe, tak jak tutaj ten cyrk na Saskiej Kępie, zresztą obraz, który był częścią wyposażenia wtedy rozpoczętej w Warszawie na Wiśle komunikacji. I jeszcze jeden obraz, który też taki pejzaż, ale z kolei tutaj uzupełniony o tą scenę z karczmą, gdzie pojawiają nam się właśnie jacyś wieśniacy. Jan Feliks Piwarski być może nie jest jakimś bardzo znanym polskim malarzem, ale to właśnie do jego uczniów będą należeli czołowi polscy realiści. I tutaj również w tym malarstwie, w takiej jego pewnej jeszcze sielskości, pojawiają się właśnie elementy prekursorskie względem realizmu, który już w malarstwie rozwinie się w drugiej połowie XIX wieku. No i teraz zajmijmy się tym, co jest tak szczególnie charakterystyczne dla Biedermajera, a więc meblami. Meblami, które wywodzą, tak jak mówiłem, swoje formy jeszcze z okresu klasycyzmu, jego ostatniej fazy, jaką był empir, ale są dużo mniej zdobione. Rzadziej pojawiają się okucia, dodatkowe elementy. Estetyka mebli biedermajerowskich to przede wszystkim estetyka samego materiału, co też jest takim elementem bardzo nowoczesnym. Drewna z zdobienia z tym związane, fornir, to są elementy, które świadczą o urodzie tychże przedmiotów. I na szczególną uwagę zasługuje to biurko. Biurko, które pochodzi z czołowej wytwórni wiedeńskiej prowadzonej przez Józefa Ulricha Danhausera. I warto wspomnieć, pomimo że kilkakrotnie już mówiłem o takim mieszczańskim charakterze Biedermajera, że jego korzenie nie odnoszą się tylko do tej sfery społecznej. Danhauser tego typu biurka wykonywał również na zlecenie rodziny cesarskiej. Ta wygoda, prostota wnętrza biedermajerowskiego ma swoją genezę również we wnętrzach arystokracji, właśnie rodzin panujących w Austrii czy w Niemczech, które w taki sposób urządzały swoje wnętrza prywatne. Wnętrza reprezentacyjne były pełne przepychu, splendoru, a wnętrza prywatne były właśnie bardziej kameralne i proste, o takich wyrafinowanych formach, jak tutaj to biurko Danhausera. Danhauser prowadził bardzo dużą firmę w Wiedniu, w której właściwie można było zakupić bardzo różne przedmioty, nie tylko meble, które służyły właśnie wyposażeniu wnętrz. Pomimo że meble Danhausera znajdują się w polskich kolekcjach, ten konkretnie został sprowadzony z Galerii Morawskiej w Brnie. I stoliczek z Austrii, bo to stamtąd, a więc właśnie z krajów
niemieckojęzycznych sprowadzano tego typu meble. Stoliczek, który też jeszcze zdradza te klasycyzujące korzenie. Proszę zobaczyć na kolumny, które jednak są stosunkowo proste. A tutaj taka bardziej wygięta forma w przypadku tego taboretu, też bardzo wyraźnie jeszcze wpisująca się w pewną stylistykę empirową, czyli jeszcze stylistykę późnego klasycyzmu. Ale też powoli meble nie tylko są sprowadzane z zagranicy, ale również i polskie wytwórnie zaczynają się specjalizować w tego typu meblach, gdzie dekoracja, tak jak tutaj w tej kanapie z kolbuszowej, jest stosunkowo oszczędna. Szczególnie jeśli porówna się to właśnie z meblami, czy to empirowymi, czy z bardziej historyzującymi, gdzie pojawia się dużo więcej ornamentu. I proszę spojrzeć na przykład na ten stolik. No, gdyby Państwo mieli go w tej chwili w domu, to trudno byłoby uwierzyć, że jest to właśnie mebel jeszcze z wieku XIX, bo równie dobrze mógł on z racji swojej prostoty powstać już bliżej naszych czasów, chociażby po II wojnie światowej. Podobną prostotą charakteryzują się meble projektowane przez Karla Friedricha Schinkla. To z kolei największy architekt niemiecki początku wieku XIX, który również zajmował się projektowaniem mebli. I z jednej strony w tym biurku widzą Państwo jeszcze takie kanelury na tych nóżkach, które też przywodzą na myśl antyczną tradycję, ale sam mebel jest bardzo prosty w swoich formach. Zresztą podobna była taką tendencję, można zauważyć w projektach architektonicznych Schinkla. No i również taka wygoda tego stolika. Do tej pory przecież mamy takie meble, które można albo powiększyć, albo złożyć, zależnie od sytuacji. To, co charakterystyczne dla Biedermajera, to coraz większe upowszechnienie się garniturów mebli, a więc całych zestawów. Na wystawie prezentowane są trzy takie garnitury. Tutaj ten zestaw krzeseł i kanapy jest jeszcze uzupełniony o jardinierę, a więc właśnie taki mebel, który służy z kolei do włączenia kwiatów, roślin do wnętrza. Jeśli podniosą Państwo tam głowę, to zobaczą też bardzo rzadki w sumie element wnętrza, czyli taki zegar plafonowy. I drugi z garniturów to meble, które są nazywane meblami, które miały być własnością matki Juliusza Słowackiego. To nie do końca jest prawda, bo tak naprawdę były one własnością jej drugiego męża. Ale to, co charakterystyczne, to właśnie to, że mamy do czynienia z pewną całością, którą można było uzupełniać. Z racji takiej prostoty, podobnej stylistyki tych mebli, dosyć łatwo było dokupić jakieś elementy. I na tym też polegała właśnie nowoczesność tego wnętrza, że cały czas zachowywało się pewną jego jednorodność. I jeszcze trzecia aranżacja, którą zobaczą Państwo na wystawie. Warto dodać, że twórcy wystawy, scenografowie nie starali się zrekonstruować, stworzyć wnętrza Biedermajerskiego. Dlaczego? Dlatego, że właściwie jest to niemożliwe. Dlatego, że zawsze będzie brakowało pewnych elementów, które poza meblami, obrazami stanowiły o charakterze takiego wnętrza. Bo to wnętrze dopełnione było chociażby przez tkaniny, dywany, na ścianie mogły się pojawić tapety, a więc takie elementy, których tutaj też zresztą na naszej wystawie, które dużo trudniej się zachowały i na naszej wystawie ich brakuje. A więc proszę pamiętać, że to, co oglądamy na wystawie, to jest tylko pewien sposób ekspozycji, a nie próba wykreowania wnętrza
Biedermajerowskiego. I jeszcze kilka przykładów właśnie z tego kompletu, gdzie widzą Państwo, jak ta estetyka samego drewna jest eksponowana, pewna prostota kształtów. Tutaj dosyć specyficzny kształt tej sekretery to jeszcze echo inspiracji egipskich, które były popularne na początku wieku XIX. Taki pylon właściwie w takiej trapezoidalnej, uproszczonej formie. No i jeszcze wyposażenie wnętrza salonu. No, dla nas dosyć zaskakujące, ale właściwie konieczne. Trudno rozpoznać, co to za obiekt. To jest, proszę Państwa, to jest się ta gałeczka tam się podnosiła i do góry szła i tu była taka klapka, tam w środku metalowy pojemnik. To jest spluwaczka. Trzeba pamiętać, że jeszcze przecież w XX wieku plucie było uznawane za coś bardzo zdrowego. Między innymi tu też to jakby przydatność tego typu obiektów była też związana z bardzo szeroko rozpowszechnionym rzuciem tytoniu. I nasza ekspozycja krzeseł, którą to ekspozycję mogą Państwo uznać za zainspirowaną współczesnymi salonami meblowymi, a jest dokładnie odwrotnie. Otóż ta aranżacja inspiruje się katalogami, które wydawał Danhauser. I wtedy właśnie pojawiły się takie katalogi mebli, z których można było sobie te meble wybierać, dobierać i proszę zobaczyć, jak to przypomina naszą współczesną praktykę, kiedy mamy w rękach jakiś katalog salonu meblowego słynnej szwedzkiej firmy chociażby i dokładnie w ten sam sposób meble kupujemy. Ogromna różnorodność tego typu mebli. Tutaj już dość późny przykład, gdzie właśnie pojawiają się pewne elementy historyzujące, właściwie zwiastujące już styl Ludwika Filipa w meblarstwie i też późny przykład, ale z kolei to wygięcie tego krzesła związane jest z nowymi rozwiązaniami technicznymi. To krzesło pochodzące z wiedeńskiej firmy Michaela Toneta, gdzie właśnie wprowadzono taką nową metodę gięcia drewna. Meble biedermajerowskie mają często służyć wygodzie. Bardzo dobrym tego przykładem jest ten stolik, właściwie taki pulpit, który był przydatny przy łóżku. I we wnętrzu oczywiście odbywało się życie domowe, rodzinne, towarzyskie, a więc gry towarzyskie i muzyka. Tutaj fortepian zwany żyrafą i chyba nie muszę tłumaczyć tej nazwy, a tu z kolei taki fortepianik podróżny, ale dość zaskakujący, dlatego że pojawia się tutaj lustro i tak nie bardzo wiadomo, czy miał ten obiekt służyć też za rodzaj toaletki, bo po co grający ma się przeglądać w owym lustrze. Zresztą na ekspozycji zobaczą Państwo, że jeszcze pod tą klawiaturą wysuwa się taka szufladka na różne drobiazgi. No, w tym przypadku to rzeczywiście jest taki sekretarzyk, toaletka, tym razem bez lustra. W tym miejscu pojawiają się bardzo piękne weduty. I już o motywie szycia, haftowania mówiliśmy. Tutaj bardzo piękny, też taki zresztą klasycyzujący jeszcze mocno w swoich formach przybornik do szycia i związane z tym właśnie meble, następny stolik do robótek. I na wystawie również efekty pracy pań będą Państwo mogli zobaczyć, bardzo właśnie rozpowszechnione na praktyka w owym czasie. Zaskakującym jest, że ten obiekt, który składa się z jednej strony z trochę malowany, a trochę z prawdziwych piór, jest autorstwa mężczyzny. To jeden z dwóch tego typu obiektów, bardzo oryginalnych. Oczywiście możemy się zastanawiać, na ile tutaj właśnie można to łączyć z jakąś stylistyką biedermajerowską. I proszę Państwa, stroje.
stroje, gdzie moda pierwszej połowy XIX wieku ulega już bardzo dynamicznym zmianom. Właściwie każde dziesięciolecie przynosi nową linię, nowe kroje sukien dla pań, bardzo często z elementami historyzującymi. Takim elementem będącym wyrazem elegancji jest oczywiście talia, którą osiąga się poprzez gorset, no, który nie należał do specjalnie wygodnych, więc tutaj trudno mówić o jeszcze jakiejś szczególnej tendencji do wygody i ułatwiania paniom życia. Suknie tego okresu są uzupełniane właśnie o różne rodzaju narzutki, elementy właśnie haftowane. Dość bogata prezentacja na naszej wystawie to pokaz w dużej części obiektów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. No i tylko należy żałować, że nie ma szansy, aby w stałej ekspozycji móc taki przegląd mody móc zobaczyć. I tak jak mówiłem, dodatkowe elementy, czyli biżuteria. Biżuteria, która jest dużo bogatsza zazwyczaj w swoich formach, odnajdujemy tam elementy historyzujące, floralne i proszę zobaczyć, że ta dekoracyjność, która tutaj pojawia nam się w przypadku rzemiosła, biżuterii, ona jest dość daleka od tych tendencji prostoty, które chociażby widzieliśmy w przypadku mebli. Ta dekoracyjność przywodzi na myśl bardziej stylistykę czasów secesji, a więc no dopiero za 50 lat tego typu obiekty będą się pojawiać. Zresztą właśnie też w tym czasie wykorzystujące secesja przecież będzie wykorzystywać nowe materiały i tutaj na przykładzie biżuterii mamy takie nowe, nowoczesne materiały. To jest grzebień do włosów wykonany z żeliwa. Tu między innymi postać królowej Luizy, królowej pruskiej, młodo zmarłej, bardzo popularnej, która właśnie popularyzowała tego typu tanią biżuterię ze względów ekonomicznych przydatną, bardzo wzmogła modę na ten materiał w biżuterii. No, jeśli chodzi o modę panów, to ona nie ulega aż takim przemianom, zresztą w naszej ekspozycji tylko jeden taki przykład. Jednak jeśli chodzi o modę męską, właściwie w tym czasie możemy już zacząć widzieć również takie zaczątki, no można powiedzieć, takiej figury dandysa. Tutaj pokazuję Państwu autoportret Marcina Zaleskiego, którego inne prace na wystawie też się znajdują, ale on się przedstawia właśnie nie jako malarz, tylko jako taki elegancki mężczyzna. Proszę się przyjrzeć guzikom, które on ma. One są w różnych kolorach, prawda? Więc to jest ten element, który tutaj dla nas trudny do zauważenia, ale oczywiście w wieku XIX był właśnie wyrazem takiej i elegancji, i pewnej nonszalancji. A obok malarza na stoliku filiżanka. Na naszej wystawie również bardzo bogaty wybór porcelany Biedermajerowskiej, która też charakteryzuje się ogromnym różnorodnością wzorów. Wzorów zazwyczaj dosyć bogatych, często historyzujących i część z tych dekoracyjnych ornamentów, takich na przykład roślinnych, znowu przywodzi na myśl tak naprawdę sztukę przełomu XIX i XX wieku. Aż trudno uwierzyć, że ten talerz powstał w 1840 roku, a nie około 1900. Ale tak jak mówiłem, również i historyzujące elementy właściwie już po Biedermajerze w pełni po połowie XIX wieku rozwinie się neo-rokoko i tutaj w porcelanie również taki nawrót będziemy obserwować. I bardzo piękny wybór, bardzo pięknego szkła tego czasu.
Ta estetyka szkła Biedermajerowskiego jest też związana z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Stąd też właśnie szkło bardzo często takie grube, w bardzo intensywnych kolorach, co było możliwe właśnie dzięki nowym metodom barwienia szkła. Ale również wracamy do motywu turystycznego, bo oczywiście z turystyką wiążą nam się pamiątki. I bardzo chętnie z takiego wyjazdu do uzdrowiska właśnie przywożono tego typu naczynia ozdobione panoramą gór czy widokami jakiegoś miasta. Zresztą trzeba też pamiętać, że jeśli chodzi o szkło, porcelanę, to bardzo często były to obiekty nie przeznaczone do praktycznego użytku, tylko właśnie do ustawienia w jakiejś serwance czy witrynie i po prostu do podziwiania, często prezentowane sobie wzajemnie jako wyrazy przyjaźni, czy tak jak w tym przypadku właśnie taka pamiątka z podróży. I proszę Państwa, jeszcze jeden przykład. Niewielki taki wazonik szklany. No znowu jest naprawdę trudno uwierzyć, że to są lata 40. wieku XIX, bo prostota tej dekoracji, jej finezyjność, no zupełnie bez problemu byśmy mogli kupić obecnie taki właśnie wazonik. I proszę Państwa, wracamy do owego motywu rodziny, wokół której Biedermajer się koncentruje i w której coraz większe znaczenie odgrywa dziecko, tak jak w tym portrecie. Proszę zobaczyć, rodzice tutaj wyraźnie są tymi, którzy opiekują się dziećmi. Te dzieci są tu na pierwszym planie wyeksponowane. Bo to właśnie znowu dopiero wiek XIX w pełni docenia integralność, indywidualność dziecka. Trzeba pamiętać, że jeszcze w XVII wieku Blaise Pascal mówił, że dziecko to nie człowiek. W XVIII wieku Jean-Jacques Rousseau, chociaż jak najbardziej respektował prawa dzieci, to pisał, iż przyroda chce, by dzieci były dziećmi, zanim będą ludźmi. Oczywiście w czasy oświecenia XVIII wieku ich nastawiony na edukację charakter przyczynił się również do zmian, które zaszły, ale to dopiero wiek XIX wraz też z wzrastającą rolą mieszczaństwa zmienia nie tylko pozycję dziecka, bo ta pozostała właściwie niezmienna na dole hierarchii, ale właśnie docenienie dziecka, które troskę o jego nie tylko zdrowie fizyczne, bo oczywiście tutaj dochodzimy do kwestii bardzo wysokiej umieralności, ale właśnie tego, że rodzice opiekują się dziećmi, dbają o ich edukację i stąd też ta popularność przedstawień dzieci. Czy to bardziej jeszcze w takiej konwencji reprezentacyjnego, całopostaciowego portretu, ale proszę zobaczyć uzupełnianego właśnie o pejzaż, czy też bardzo często dziecko z już nie poważnymi, dorosłymi atrybutami, tak jak do tej pory spadkobierca nazwiska czy fortuny, tylko dziecko, które trzyma zabawki, które trzyma te obiekty, które związane są z jego światem. Ten świat dziecka tutaj bardzo pięknie widzimy na tym obrazie Ludwika Augusta Mosta i na wystawie też zgromadzone zabawki, sanki, czy tutaj to krzesełko, tu na reprodukcji tego nie widać, ale na wystawie Państwo zobaczą, to jest taka miniaturka właśnie przeznaczona do zabawy. Czy szczególnym obiektem pochodzącym z prywatnej kolekcji, żadne muzeum nie ma podobnej lalki, która właśnie gdzieś około 1840 roku powstała.
I tutaj miniaturka z przedstawieniem właśnie takiej dziewczynki, która trzyma w rękach lalkę. Bardzo wiele niezwykle ciekawych obiektów, właśnie rzemiosła, mogą Państwo zobaczyć na naszej wystawie. Tutaj taki świecznik z takim ekranikiem, tak zwaną litofanią. To zostało opatentowane w latach 20. XIX wieku i cieszyło się popularnością jeszcze przez właśnie do połowy co najmniej XIX wieku. Polegało to na tym, że właśnie taka technika wykonania bardzo cieniutkiej takiego ekranika z porcelany biskwitowej, podświetlonego, na wystawie to Państwo zobaczą, właśnie podświetlone no już światłem elektrycznym, i tego typu obiekty też wzbudzały zainteresowanie. Właśnie obiekty drobne, czasem w pierwszym momencie mamy problem z ustaleniem, do czego one służą. Tutaj to naczynie, które służyło do przechowywania musztardy. A na koniec mam dla Państwa zagadkę. Zaczęliśmy od zajączka. Cóż to za zwierzę? No i przede wszystkim, do czego ten drobny przedmiot służy? Na wystawie dużo łatwiej Państwo zgadną, dlatego że jest to po prostu przedmiot, który służył na wykałaczki. Na wystawie te wykałaczki tam się pojawiają. No i wtedy oczywiście jest jasnym, że mamy do czynienia z jeżem. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia wystawy, która, tak jak mówię, jest wypełniona niezliczonymi, bardzo różnorodnymi obiektami. Tą różnorodność, której ja tutaj wcale nie wyczerpałem, też polecam Państwa uwadze. Wystawie towarzyszy katalog. Katalog, w którym zreprodukowane są wszystkie obiekty obecne na wystawie. Katalog również zawiera dogłębne eseje, które rozszerzają właśnie tematykę poszczególnych dziedzin prezentowanych na ekspozycji. Zapraszam Państwa na stronę internetową naszego muzeum. Tam znajdą Państwo program, który towarzyszy, jak zwykle bardzo bogaty program edukacyjny, który towarzyszy wystawie Biedermeier, ale również znajdą Państwo informacje na temat nowej wystawy, która dopiero co się otworzyła. Wystawy, która poświęcona jest polskiej awangardzie i prezentuje dzieła z kolekcji naszego muzeum, dzieła na papierze, a więc bardzo rzadko pokazywane. I zapraszam Państwa również na moją prywatną stronę internetową. Tam z kolei Państwo znajdą nie tylko reprodukcje dzieł prezentowanych na obu wystawach w naszym muzeum, ale też informacje dotyczące innych wystaw, tak w Polsce, jak i za granicą. Bardzo dziękuję za uwagę.